Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się pięknie. Instytut Śląski ma już 60 lat. W tym tygodniu będzie obchodził ten jubileusz i za dwa dni w tymże instytucie odbędzie się spotkanie z udziałem pana profesora. Takie trochę wspomnieniowe. O czym i z kim będzie pan na tym spotkaniu rozmawiał? Znaczy, niestety muszę najpierw wprowadzić kilka poprawek do pańskiego pytania. 9 maja obchodzić powinien Instytut. Tak. Tę imprezę, którą odbędziemy w środę, to nie jest impreza rocznicowa, to jest comiesięczne nasze spotkanie instytutowe, które... Tak, ale 9 maja nie mieliście jakiejś oficjalnej rocznicy. Tak, ale nie mamy, w ogóle nie mamy nadal. Ale poświęcacie temu waszą comiesięczną, tak zwaną środę w Instytucie Śląskim. Tak jest. Stąd pana obecność akurat dzisiaj, nie 9 tak maja. Tak jest. I zaprosiłem, ponieważ to jest moja, jakby powiedzieć, inicjatywa. Zaprosiłem do tego spotkania najstarszych pracowników, moich kolegów i mego kolegę i koleżankę, pana profesora Rauzińskiego, bo on ma najdłuższy staż w instytucie. Jak długi? O, no prawie 60 lat. Czyli prawie? No, znaczy lekko mu dodaję, bo przyszedł po studiach parę lat później, ale włączył się ale od najdłużej, razu. Czyli 50 lat. Ale najdłużej. I pani profesor Sochacka, która jest też drugim pod względem stażu. Ja, zdaje się, jestem trzecim. Nie wiem, to nie jest powód do dumy, bo... Dlaczego? Firma, jest pan takim trzecim? Firma powinna młodością... No owszem, ale emanować, jest pan filarem Instytutu Śląskiego. No bez przesady, panie redaktorze, co najwyżej tyczką, już mówiliśmy. Tyczką? O tym, mówiliśmy tyczką, poza anteną. Dlaczego taką, tyczką? No tyczką, no bo to jest jak pan, jakaś słabiutka... Nie ma pan wzrostu koszykarza. Jak słabiutka roślinka, to potrzebuje tyczki. A Instytut stał się właśnie taką słabiutką roślinką, która... No jakby to powiedzieć, z braku podlewania zamiera. A czym można Instytut podlewać? Podlewać można pieniędzmi, panie redaktorze. I na co te pieniądze powinny być przeznaczone? Na te pieniądze powinny być przeznaczone na kadrę, która będzie realizowała statutowe zadanie Instytutu. Którym a statutowe zadanie Instytutu to jest ciągle badanie tego, co się na naszym Śląsku Opolskim dzieje. A kto powinien podlewać i dlaczego nie chce? No nie wiem, ja myślę, skoro że państwo... Wszystko musi się po panu pnąć. Ja myślę, że jeżeli od 91 roku Instytut jest upaństwowiony, to powinno państwo jednak dbać o to, żeby te kilka groszy... To nie są duże pieniądze. Ja wstydzę się mówić o tym. Niech się pan nie wstydzi, jak duże rocznie. No to jest w tej chwili... Nie, w tej chwili nie powiem ile, bo proszę. To jest no nieco ponad... 300 tysięcy. Rocznie. Rocznie, a trzeba 1 200 000, ażeby... Tyle kosztuje jedna limuzyna rządowa. Nie, to słabą pan jakąś limuzynę wybrał. Słyszałem, że droższe się kupuje. No powiedzmy dla wiceministra. Może dla wiceministra. Kultury i nauki. Ja myślę, że tak, że ja tłumaczę to brakiem wyobraźni tych, którzy odpowiadają za między innymi tak zwaną politykę historyczną, bo to jest takie ciągle modne i ciągle aktualne. Instytut po raz pierwszy powstał, nasz Instytut Śląski powstał w 1934 roku w Katowicach. I on trwał aż do wojny. W czasie wojny był uziemiony, czyli działał pod ziemią cały czas. A dlaczego powstał? Jakie były wtedy intencje przed wojną w 1934 w Katowicach? Intencje takie same były jak po wojnie. Jak nadal. Jak nadal, no to słucham. Proszę wyjaśnić. Ja tu właśnie, komu, czemu służy ten instytut? Ja przyniosłem jeden taki sobie cytacik. Nie ze statutu, tak nie, swoimi słowami. Nie, ja nie ze statutu, ja z życia. Słucham. Kiedy część Górnego Śląska, bardzo niewielka, została przyłączona do państwa polskiego w 1922 roku, wytyczono granice po powstaniach i plebiscycie, taki bardzo znany już wtedy uczony Kazimierz Tymieniecki powiedział, że
państwo polskie ma do nadrobienia bardzo wielkie zadanie wynikające z braku badań historycznych podczas przede wszystkim wieku XIX, kiedy państwa polskiego nie było, a nowoczesne badania wszystkie się zaczynały, także historyczne. I trzeba było to nadgonić, to całe stulecie. Trzeba było nadgonić to stulecie. I po wielu dyskusjach, dzięki dwóm ludziom właściwie, bo miejscowym górnoślązakom, czyli na przykład Emilowi Szramkowi, to jest taki ksiądz, doktor, on zaczynał karierę naukową w Opolu, to muszę panu powiedzieć, bo napisał pracę doktorską o katedrze opolskiej. Od lat proszę, żeby może ją przetłumaczyć i opublikować. Mhm. I następnie Grażyńskiemu. Kto to był? Grażyński od 26 roku był, wojewoda śląski, Michał Grażyński. Jeden z przywódców tej części żołnierzy, którzy pomagali powstańcom, bo on nie był Ślązakiem, wobec tego nie można go nazywać powstańcem śląskim, ale był tym, który szedł z pomocą. I to był 34 rok. Instytut, który teraz obchodzi 60-lecie, i łatwo to policzyć, został reaktywowany w 1957 roku. To znaczy prace zaczęły się w 1956 roku. Czy to nie było trochę tak, jak z utworzonym kilka lat później festiwalem opolskim, aby w poniemieckim Opolu ulokować placówkę, która udowadniałaby swymi badaniami naukowymi pierwotną piastowskość, czyli de facto polskość tych ziem. Taka była intencja? Między innymi Trybuna Opolska, wtedy organ ważny tutaj, no... Partyjny, organ władzy. Tak, no ale niestety nośnik informacji także. Mhm. Napisała, że ponieważ Śląsk przesunął się na zachód, wobec tego Instytut w Katowicach dalej nie miałby racji bytu, trzeba go także przesunąć na zachód. Trzeba i tym postawić zachodem taki przyczółek. Stało się Opole. No dobrze. I przez te 60 lat jakieś dokonania. Co panu zapadło tak w pamięci? Co pan badał trzeci stażem w Instytucie Śląskim? Czym pan się zajmował? Co mi zapadło? W pamięci zapadła mi przede wszystkim atmosfera pracy dla tego kawałka ziemi, na której mieszkamy. No co, jednym tchem wymienię, co za najważniejsze uważam. Encyklopedia Powstań Śląskich. To jest jedno. Dwie... To Instytut zrobił, napisał, powstał, zainicjował. No, Instytut, nie, zespół. No, który no w Instytut, mam na myśli ludzi, no wiadomo. Tak jest, panie redaktorze. Tak. Instytut. Encyklopedia Powstań Śląskich. Potem następny dyrektor chciał mieć też encyklopedię, to powstał taki cykl niedużych utworów historycznych przede wszystkim. W takiej części, którą na takim segmencie pracy Instytutu, którą dyrektor nazwał Encyklopedia Wiedzy o Śląsku. I jest takich kilkadziesiąt. Czy te obie encyklopedie są już w internecie? Bo my tak mówimy, słuchają nas młodzi. Więc ta encyklopedia nie jest w internecie, dlatego, że nie ma w tej chwili takiego... Pieniędzy na kogoś, kto by to przepisał. Takiego zrozumienia, żeby nie, bo to nie tylko trzeba przypisać. Tę encyklopedię trzeba byłoby przede wszystkim uwspółcześnić. To znaczy wydać ją tak, żeby ominąć te wszystkie bariery, które były między 80. A także pewne ideologiczne musiki, które tam pewnie włożono. Tu bez przesady, panie redaktorze, ale... Ja tylko pytam. Ale trzeba było, by usunąć to, do czego... To znaczy wprowadzić to, czego cenzura nie pozwoliła. To jest jedno. Drugie, trzeba byłoby wprowadzić te hasła, których wtedy nie można było napisać, bo nie mieliśmy dobrej współpracy z RFN-em, bo no jaką mieliśmy współpracę? No. Właśnie o tym ideologicznym musiku mówiłem. Nie współpracujemy z Niemcami Zachodnimi. Zaczynała się już współpraca, ale jeszcze nie na tyle, żebyśmy wspólnie
żebyśmy włączyli kolegów niemieckich do opracowywania hasł. No teraz taka atmosfera chyba istnieje i można byłoby... Panie profesorze, nasza rozmowa zbliża się do końca. Ja jeszcze będę rozmawiał za pół godziny z Bernardem Linkiem, dyrektorem Instytutu, ale ostatnie pytanie do pana. Co pan uważa za swój największy sukces w trakcie tego półwiecza pracy dla Instytutu? No ja myślę, że mi niezręcznie mówić o sukcesie, no ale, napisałem po prostu kilkanaście książek, z których niektóre są czytane. No, najważniejsza to jest taka, która jest najmniej naukowa, a bardziej popularna, to jest Górny Śląsk, zarys dziejów do połowy XX wieku. Górny Śląsk, zarys dziejów do połowy XX wieku. Obiecuję panu, że ją przeczytam jeszcze w tym roku. No bez przesady, panie redaktorze. Za to, że pan przyszedł i uświetnił mi dzisiejszy poranek. Dziękuję panu. Moim gościem był pan profesor Michał Lis, przez lata podpora Instytutu Śląskiego w Opolu. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.